W tej chwili zacznie się panel o tym, jak wygrać kampanię w zderzeniu z machiną wojenną, potężną, partyjną bądź korporacyjną, a może się okaże, że te machiny wojenne wrogów, z którymi musimy się mierzyć, są jeszcze inne. Porozmawiamy o tym zacznę od lewej strony, z Janem Śpiewakiem, Krzysztofem Tańczulą i Bartoszem Brzyskim. Panowie się Państwu bliżej przedstawią, opowiadając o swoich działaniach. I ja na początek zapytam, bo towarzystwo mamy takie dość nieoczywiste, bo Jan jest aktywistą, znanym, Krzysztof jest dziennikarzem, chociaż jest również aktywistą i jest absolwentem później kampanierów. A pan Bartosz Brzyski jest członkiem Klubu Jagiellońskiego. A będę chciała z nim rozmawiać, od pana właśnie zacznę, od sprawy dość nieoczywistej, bo Klub Jagielloński kojarzony jest powszechnie z konserwatywną prawicą, jak sądzę słusznie, natomiast jest również utożsamiany z tym, że jest zwolennikiem partii rządzącej. Tymczasem okazuje się, że wcale tak być nie musi, chyba że się mylę, mam nadzieję, że wtedy pan wyprowadzi mnie z błędu. W ubiegłym roku zaczęliście kampanię właśnie przeciwko czołgowi partyjnemu, czy też w ogóle czołgom partyjnym, dotyczącą proponowanych zmian w ordynacji wyborczej. Ja na razie tak krótko każdego z was zapytam o tym, o to pierwsze zderzenie z czołgiem, a potem mam nadzieję pogadamy dłużej. Oczywiście, jeśli będą państwo mieli pytania, to jak najbardziej czekamy. Więc jak to zderzenie z czołgiem partyjnym i to nie jednej partii de facto? Tak. Działa? Super. Teraz może? Tak. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w dzisiejszej dyskusji. Tak, jak to wygląda? Przede wszystkim się może odniosę do tego, czy dzisiaj sytuuje Klub Jagielloński. Oczywiście sytuuje się raczej, słusznie jest kojarzone, raczej z konserwatywną częścią, czyli szeroko pojętą prawicą, chociaż to jest stowarzyszenie i nikt z nikogo z poglądów nie rozlicza. Natomiast powiem najbardziej wprost, jestem za młody na to, żeby się wiązać z jedną partią, liczyć na to, że będą tam jakieś korupta, które nie wiem, które specjalnie mnie jakoś tam tego skusi. Uważam, że albo trzeba być niezbyt rozumnym, albo krótkowzrocznym, żeby w ten sposób funkcjonować. O 30. Więc niedawno mieliśmy zmianę na stanowisku prezesa klubu. Mieliśmy takie spotkanie i dyskutowaliśmy właśnie spotkanie takie strategiczne, tak? W jaki sposób w ogóle będziemy dalej funkcjonować, czy coś się zmienia. No i na takim wewnętrznym spotkaniu powiedzieliśmy sobie wprost, że w razie czego po prostu każdy musi być przygotowany do tego, że wraca do swoich innych obowiązków i szuka realizacji gdzie indziej. I też mamy w tej chwili siedzibę w Warszawie, Krakowie i Katowicach, ale zaczynaliśmy od piwnicy i od spotkań. Ja tego etapu nie pamiętam, ale moi koledzy starsi zaczynali od piwnicy i nie ma problemu, więc tyle słowem wstępu. I myślę, że też te kolejne kampanie, bo rozmawiamy tutaj o zderzeniu przy petycji do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zablokowania zmiany ordynacji wyborczej, która betonowałaby właśnie, nie pozwalałaby wejść mniejszym partiom do Europarlamentu. Natomiast kolejnymi naszymi akcjami, przede wszystkim chyba z tym zderzeniem z piątką Kaczyńskiego, myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że trochę patrzymy szerzej. Jeśli chodzi o nasze zderzenie, no to każdy ma myślę, inne.
To, o czym rozmawiałem też przed tym panelem, to jest to, że my mamy jedną fundamentalną przewagę chyba niż mają inne mniejsze stowarzyszenia czy środowiska. To jest takie, że postawiliśmy 5 lat temu, już prawie 6, na własne medium. Tak? Na własny kanał dotarcia i to, że możemy się komunikować z czytelnikami za pomocą własnych środków przekazu. To jest to, co Państwo robią na mniejszej skali, czyli na Facebooku, na jakichś swoich zakładkach, stronach internetowych, newsletterach i tak dalej. Dlatego, że media żyją różnymi tematami bieżącymi i można planować różne kampanie bardziej merytoryczne, mniej emocjonalne na wiele miesięcy przed, a później się okaże, że ktoś wyjdzie, coś powie i wszyscy tym żyją. I to pogrzebie jakiekolwiek, można po prostu stracić nadzieję na to, co się, na to, co się robi. Więc myślę, że taka najważniejsza rzecz to jest własny kanał dotarcia. A druga rzecz, która się tutaj też ujawniła przy tym, jaki był zamysł w ogóle z tyłu też tego apelu do prezydenta Dudy o weto dla tej ordynacji, to jest to, że moim zdaniem w tym środowisku obywatelskim wszyscy zdajemy sobie sprawę, że botonowanie sceny politycznej nie służy temu, co my robimy, tak? Znaczy, że politycy, jak są już tam na stanowiskach, to ich nie interesuje to, co mamy do powiedzenia. A jak są w opozycji, i to najlepiej jeszcze taki trochę, nie mówię, że bardzo rozdrobniony jako w latach 90., ale jeżeli jest kilka partii, no to oni częściej szukają jakichś inicjatyw, jakichś głosów do podniesienia i do i są tym zainteresowani. Więc podsumowując, dla nas możliwością tego, że ta ordynacja, że ten prezydent Andrzej Duda zawetował w końcu tą ordynację, to były dwa czynniki. Po pierwsze to, że zaprosiliśmy do współdziałania wszystkie partie od lewa do prawa, mniejsze partie, no bo wiadomo było, że to jest przede wszystkim na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle dwóch dużych partii. I drugie to znaczy, jeżeli nie jest wiatr korzystny, no to i tak się wszyscy rozbiją. Więc to nie jest tak, że myśmy tu wywalczyli, że zmusiliśmy prezydenta, bo nikt by w to nie uwierzył. Po prostu pan prezydent sam miał wątpliwości co do tego projektu i dlatego udało nam się przeforsować takie inne rozwiązanie. Więc ta romantyczna wizja, że nagle my się będziemy rozkładać i to coś da, no szczególnie na takim poziomie to są trochę mrzonki, więc to chyba tyle na razie. Jaki to kanał dotarcia, bo nie dosłyszałem? Klub Jagielloński.pl to jest nasz portal internetowy, wcześniej się nazywał inaczej, od roku mamy taką właśnie nazwę. W tej chwili to jest przez rok, kiedy scaliliśmy te kanały, zanotowaliśmy duży skok też i jeśli chodzi o dotarcie i mamy też dużą bazę newsletterową, także wydaje mi się, że tylko właśnie to dotarcie, bo inaczej, nie można liczyć na to, że będzie się przez cały rok i niezależnie od kampanii w różnych mediach i że Państwo będą zapraszać, bo to tak jak było na poprzednim panelu, raz zaproszą, a za dwa tygodnie już nikogo to nie interesuje, albo ktoś gdzieś zadzwoni, komuś to będzie nie na rękę, więc to, że dzisiaj Państwo są w Radiu Łódź, albo w Radiu Polskim, albo to KFM-ie, czy coś i tak dalej, to nie znaczy, że za miesiąc będą Państwo dalej, więc to jest taka ogólna refleksja. Także klub Jagielloński.pl serdecznie zachęcam i zapraszam. Dziękuję bardzo. Wrócimy oczywiście jeszcze do tego tematu. A pozwolisz Krzysztof, że ja przeskoczę cię i poproszę o wypowiedź Janka, bo pan Bartosz powiedział o betonowaniu sceny politycznej przez dwa główne obozy. To jest coś, z czym również ty się mierzysz, bo nie tylko w swojej działalności jako aktywista, ale również kiedy wystartowałeś w wyborach, to obrywałeś od zwolenników jednej i drugiej strony, a i z trzeciej ci się dostawało, że jesteś, że działasz na korzyść politycznego przeciwnika. Jak to z tobą jest? Jesteś kretem PiS-u, PO, kryptolewicy? Ja powinien podziękować sobie bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo na tych taśmach opublikowała Gazeta Wyborcza, on mnie tam, że tak powiem, rehabilituje, tak? Faktycznie Hanna Gronkiewicz-Waltz najpierw mnie atakowała jako cęgla PiS-u, później Prawo i Sprawiedliwość też w kampanii wyborczej dostało trochę ode mnie
batów i faktycznie zawsze staraliśmy się iść zupełnie innymi, zupełnie w inny sposób na przekór tym partyjnym podziałom. No, beton, ja tutaj jak wygrać, raczej nie wiem, raczej jak przegrać chyba, bo powinno być pytanie, bo jak nie robię. Ale to też jest cenne, to też jest cenne. No więc w Warszawie w pierwszej turze była tylko pierwsza, 85% głosów poszło na popis, a w Łodzi chyba, nie wiem, 95%, ja już nie pamiętam, ale ten procent był jeszcze większy. I to jest dramat. To jest dramat. Ja, moim zdaniem jest to przejaw pewnej oligarchizacji polskiej polityki, polskiej strefy publicznej. Faktycznie de facto nie ma dzisiaj debaty publicznej w Polsce. Moim zdaniem ta debata gdzieś tam jest w lisie dzięki takim instytucjom jak wy czy Klub Jagielloński. Ale jeśli chodzi o media ogólnopolskie, to już jest komedia, tak? Znaczy, czym one się zajmują, jak one tą debatę pokazują. Więc mamy tu, to jest kilka, oczywiście tu jest bardzo wiele procesów. Mamy te media, procesów mediów tożsamościowych, które stają się po prostu taką puszką rezonansową. Podobnie działają media społecznościowe, które też są taką puszką rezonansową i po prostu nie ma, nagle okazuje się, że nie ma w ogóle gdzieś przestrzeni, żeby wymieniać zdanie, gdzie próbować przekonywać jedną czy drugą stronę. Po prostu nie ma miejsca, nie ma stycznych miejsc, nie ma spotkań. My próbowaliśmy to przebić, ten mur. Właśnie z jednej strony strategią atakujemy wszystkich dużych graczy, a z drugiej strony kampanią bezpośrednią i to na poziomie politycznym się absolutnie nie udało. Na poziomie społecznym, czy może też zostanę przy tym politycznym, no ja jestem z ruchów miejskich i myśmy wierzyli, że to, co ruchy miejskie mówią, czyli demokracja partycypacyjna, demokracja uczestnicząca, to jest jakaś odpowiedź na rozbicie tej blokady. No, po tych paru latach mogę powiedzieć, że chyba nie jednak. Tak? Znaczy, budżet obywatelski jest, myślę, najlepszym przykładem tego, jak został wykorzystany i skorumpowany przez władzę i tak naprawdę do żadnej zmiany nie doprowadził. Dużo większy wpływ, moim zdaniem, na jakieś zmiany miały referenda odwoławcze. Była taka fala kilka lat temu tych referendów i one faktycznie tutaj doprowadziły do tego, że ta władza się trochę przestraszyła, ale wydaje mi się, że ruchy miejskie gdzieś napotkały pewną drogę, barierę, które nie są w stanie przebić. Tak? I oczywiście ruchy miejskie też próbowały właśnie rozbijać ten duopol, tą oligarchizację, między innymi ukrywając swoją, prawda, takie, bym to nazwał, taką politykę tożsamościową, obyczajową. Jakby uważałem, prawda, dziura w drodze nie jest ani lewa, ani prawa, ona nie ma poglądów, miałby. Tylko to też, no i okazało się, że ta strategia też nie przynosi tak de facto rezultatów. Ani nie jestem w stanie sobie przypomnieć miasta, gdzie ruchy miejskie osiągnęły jakiś sukces w ostatnich wyborach. Może są takie, ale mniejsze, ale z tych, na pewno z tych większych, ta metoda takiego unikania polityczności też nie okazała się nie być odpowiedzią. Ja w tej kampanii wyborczej przyjąłem jednak inną strategię, mocno się dość związaliśmy z centrolewicą szeroko rozumianą, no i to też nie pomogło. Więc, ale gdzie się udało? Może tak. Udało się na poziomie pewnym społecznym, tak? Znaczy na poziomie, myślę tutaj o reprywatyzacji, aferze reprywatyzacyjnej, że tu się udało coś zrobić faktycznie, ale udało się to niewiarygodnym wysiłkiem, podjęciem niewiarygodnego ryzyka. I też udało się, mam wrażenie z perspektywy tych paru lat, że udało się napuścić po prostu jedną dużą siłę na drugą i dzięki temu, prawda, rozgrywając te siły, udało się tą sprawę, na której nam zależało, pchnąć do przodu, bo nie mam wątpliwości, że ani PiS, ani PO na temat absolutnie losem lokatorów, ani kamienic w Warszawie absolutnie się nie przejmuje. No i takie jest pytanie, co dalej, tak? Znaczy, nie wiem, czy tutaj powinien położyć kropkę i może potem już będę, bo też mam parę uwag. Jasne, bardzo dziękuję. Zacząłeś temat reprywatyzacji. Reprywatyzacja to jest poza kwestiami politycznymi i tego, na ile która opcja polityczna wspierała ten straszliwy zupełnie proceder, no to przede wszystkim to jest biznes. Biznes oczywiście oszustów, biznes deweloperów, firm, które funkcjonują jak prawdziwe korporacje. To jest ten drugi z tytułu naszego panelu czołg.
I z takim czołgiem od wielu lat mierzą się mieszkańcy Mielca. To jest taka miejscowość na Podkarpaciu, która... Nie wiem, czy Państwo wiedzą, słynie Mielec z zakładów, tak, najpierw z Meleksów, nie wiem, czy to młodsi uczestnicy jeszcze pamiętają, co to były Meleksy, takie elektryczne wózki, tak, które Stany Zjednoczone kupowały jako wózki golfowe, z produkcji samolotów, w tej chwili śmigłowców Black Hawk. Ale słynie również z tego, że ma specjalną strefę ekonomiczną, w której mieści się firma Kronospan. Bardzo duża międzynarodowa firma, która jest w opinii mieszkańców Mielca największym trucicielem miasta i okolicy, który zatruwa środowisko i ludzi. I Mielec bardzo zasłynął w roku ubiegłym, ponieważ w niedzielę palmową, piękną, słoneczną, 1/4 mieszkańców miasta, wliczając w to niemowlęta i starców, wyszła na ulicę protestować przeciwko temu, że Kronospan ich truje. Jest to wielka międzynarodowa korporacja. Krzysztof to filmował, transmitował na żywo i pokazywał, jak wygląda spotkanie 1/4 mieszkańców miasta z czołgiem w postaci międzynarodowej korporacji, za którą stoją ogromne pieniądze, a może też wsparcie polityczne, ale o to pytam. Pytasz mnie, czy wiem o jakimś wsparciu politycznym dla firmy, tak? Pytam ogólnie o zderzenie z czołgiem. Czy to było zderzenie mieszkańców tylko z kwestią wielkiego biznesu i wielkich interesów? Czy tutaj za tym stoi również interes polityczny? Znaczy polityczny, przepraszam, partyjny, tak? Bo my naprawdę wierzymy w to, że polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego. I tej wersji będziemy się trzymać i rozróżniamy partyjniactwo od polityki. No nie, no to tutaj nie ma mowy o zderzeniu z troską o dobro wspólne, bo... Więc sprawa jest ogólnie skomplikowana, tak? Bo jednym z zasobów produkcji tej firmy jest zgoda na to, żeby mogli emitować pyły do atmosfery, tak? To jest warunek w ogóle ich działania. Jeżeli nie będą mogli tego robić, jeżeli im władza na to nie pozwoli, nie wyda tak zwanego pozwolenia zbiorowanego, to wtedy nie będą mogli całą dobę palić ogniska, którym suszą te swoje produkty, żeby je wypuścić na rynek. Więc to jest jeden z czynników produkcji. No i władza im te pozwolenia wydaje. Takie największe protesty zaczęły się paradoksalnie w momencie, kiedy firma wystąpiła o zgodę na budowę, żeby zainstalować, jak sama nazywa, długo wyczekiwane przez mieszkańców proekologiczne instalacje. I wtedy zaczęły się te protesty. One z jednej strony uderzały w firmę, z drugiej strony uderzały w stronę polityczną. W międzyczasie były wybory. Natomiast zarówno pozwolenie na budowę zostało przyznane, jak i pozwolenie zintegrowane także zostało podpisane. Więc jakby władza podpisuje się pod tym. Natomiast jest w tym cały problem szkopu, tak przynajmniej wskazuje Urząd Marszałkowski, że wieś nie może zbadać i złapać za rękę. Oczywiście teraz, odkąd te naciski są, to tych badań jest więcej i rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że firma płaci kilkuset złotych kary. Zdarzyła się nawet milionowa kara zaległa za kilka lat ostatnio, bo aktywiści przejrzeli dotychczasowe badania i okazało się, że instalacja działała wtedy na pół bliska, więc siłą rzeczy nic nie wyszło, więc taka milionowa kara się pojawiła. Natomiast jest problem ze złapaniem za rękę, tak? Więc tutaj też Mielczanie uderzają do władz centralnych. Cały pierwszy garnitur partii rządzącej przyjechał, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który opowiadał o tym, że
że państwo nie może być jak ta wierzba, na którą koza, może każda koza wskoczyć. Natomiast no, po wyborach nic się dalej nie wydarzyło. Dowiadujemy się, że w tym roku inspekcja, która miała być teraz policją środowiskową, w ogóle nie dostała pieniędzy. W ogóle nie może działać. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówiłem na początku, firma zaczęła się modernizować i wywalczyliśmy stację monitoringu kolejne. Kolejne badania, kolejne stacje monitoringu. I zdaje się, że przynajmniej w kwestii pyłów i przynajmniej według wskazań tej nowej stacji, która działa od tego roku, a przynajmniej od tego roku mamy wyniki, no sytuacja się poprawiła. Więc coś udaje się popchnąć. Okej, to jeszcze tylko pociągnę ten wątek. Może nie wszyscy państwo wiedzą, WIOŚ to jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a kontrole, które są przeprowadzane w wszelkich firmach, muszą być zapowiadane. Nie robi się kontroli. Tak, nie spodziewam się. Pada, tylko... Może dodam o tej policji, tak? Bo sytuacja jest taka, że to jest Wojewódzki Inspektorat i on jest w centrali województwa. I od centrali województwa, czyli Rzeszowa, za godzinę. Więc zanim my zadzwonimy i oni wyjadą, tak, może to trochę zająć. Tak? Oczywiście teraz dostawił centralny inspektorat tą stację, o której wspomniałem, więc wywalczyliśmy tutaj dużo. Tak? Mamy czujniki Airly, z których też wynika, że niska emisja też jest ważna, tak? więc sytuacja jest skomplikowana, jest dużo elementów, ale właśnie z tą sytuacją skontrolowania jest problem. Ostatnio w Małopolsce WIOŚ tamtejszy podważył jakiś wynik, który aktywiści czy miasto zleciło, ponieważ sposób badania nie był zgodny z tym z ustawy. No i czynu zabronionego nie można udowodnić, tak? Więc tutaj też jest problem, że te czujniki, te stacje muszą być normowane. To nie mogą być po prostu termometry przyniesione z domu, tak, na tej wystawie. Okej, to zarysowałeś nam, o co chodzi z Kronospanem, a jakbyś mógł tak jeszcze pokrótce powiedzieć o tym zeszłorocznym proteście, bo to był marsz z centrum miasta pod siedzibę Kronospanu, która mieści się na obrzeżach i te 15 tysięcy osób tam poszło. I co was spotkało na miejscu, tak? Jak już dotarliście przed wrota piekieł? Tam nikt nie czekał z herbatą. Co więcej, ten marsz był weekend, gdzie panował, więc pewnie pracownicy też świętowali w ten swój sposób. Natomiast ja uczestniczyłem w spotkaniach organizacyjnych, przynajmniej tych pierwszych, bo nie dołączyłem jakby do grupy organizującej już finalny marsz, bo początkowo grupa nazywała się grupą blokady. Celem było zablokować ten zakład, co udało się ostatnio dopiero, bodajże miesiąc temu to było. I w międzyczasie był jeszcze jeden marsz. Tak? Więc mieszkańców, myślę, skłoniło coś, co ten taki pierwszy organizator, lider podnosił bardzo mocno, czyli społeczny dowód słuszności, tak? Czyli budował pewne zaangażowanie na Facebooku. Jest grupa, która liczy właśnie mniej więcej tyle osób, 15 tysięcy. Tam wrzucone są wszystkie zdjęcia chmurek dnia nad miastem i wszelkie inne doniesienia i to, no, to ludzi nakręciło na pewno. Natomiast sprawa toczy się od dawna. Tak? Były wcześniej inne grupy, Stowarzyszenie Specjalne Strefy Ekologiczne, które dalej istnieje, oczywiście po jakichś tam zmianach kadrowych, dalej w tym wszystkim uczestniczy, między innymi organizował spotkanie też informacyjne o tym, co w tym dymie jest, co ta firma ukrywa. To może tego potem przejdziemy. Był na przykład sztab Aeris w tym czasie, kiedy firma zaczynała te budowy u siebie, powstał sztab kryzysowy, tak się nazwali, co starosta podważał na przykład, mówiąc, że no nie straszmy ludzi. Ja tu kryzysu nie widzę, tak? Ale to taka propos jeszcze władzy. Więc dużo grup działało. Jest tam osiedle, które jest najbliżej, tam też nada osiedla mocno to podnosiła. Natomiast myślę, że mieszkańcy właśnie nie interesują się sprawą. Jest tak skomplikowana, że nie interesują się, widzą po prostu chmurkę, słyszą, że coś ma być tam instalowane, no i po prostu chcą to zablokować. W tym momencie no, firma nie jest zupełnie wiarygodna. Mieszkańcy są bardzo mocno no, wściekli, rozemocjonowani. Właściwie każdy zły zapach, jaki czują, jest rzucany na firmę. Czy prawdziwie, czy nie, no to już inna sprawa, ale rzeczywiście ten hejt, nienawiść wobec firmy jest duża, więc to,
to ściągnęło ludzi na ulicę. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. O tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest, tam jest bardzo dużo ciekawych wątków. A propos straszenia ludzi, to poprzedni prezydent miasta Mielca stwierdził, że w centrum miasta nie powstanie tablica, która będzie wyświetlała wyniki badania powietrza, żeby nie wywoływać paniki wśród mieszkańców. Pania o obywateli. Ja wrócę do tego czołgu, dlatego że czy mamy do czynienia z biznesem, z korporacją, czy mamy do czynienia z partiami politycznymi, dla zwykłych aktywistów, za którymi nie stoją jakieś potężne siły, nie wiem, wielkie międzynarodowe pieniądze, no jest to po prostu wróg niemalże nie do pokonania, tak? To jest po prostu przysłowiowy Goliat, no ale kurczę, czasem się daje, tak? Nawet z tej naszej małej procy. Zacznę teraz może od Janka, bo sprawa reprywatyzacyjna, nie wiem, bo ty masz na pewno do tego bardzo, bardzo osobiste podejście, bo jesteś w tej chwili jedyną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem w całej tej imprezie, gdzie wydawałoby się, że jest to dość oczywiste, kto jest winien. Po prostu palcem można pokazać i wymienić nazwiska. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo wiedzą, o co chodzi z dziką reprywatyzacją w Warszawie, gdzie kamienice były zwracane ludziom, którzy rzekomo gdzieś żyją i mają 118 lat na przykład. Janek i stowarzyszenie, w którym wtedy działał Miasto Jest Nasze, jako pierwsi zaczęli mówić o tym procederze, w który zamieszane były zarówno właśnie spółki deweloperskie, czyli wielki biznes, jak i politycy, dlatego że bez decyzji warszawskiego ratusza po prostu to by nie miało racji bytu. A mimo wszystko zadziałało, tak? Przynajmniej po części. Przynajmniej ten temat po prostu zaistniał w debacie publicznej i wywołał absolutne zgorszenie i oburzenie, a to jest tak naprawdę jeden z takich dobrych pierwszych kroków do tego, żeby zacząć działać i zyskać poparcie mas, użyję tego słowa celowo. No tak od samego początku to tak fajnie nie było, raczej byliśmy uważani za tych, którzy blokują rozwój miasta, prawda, bo byliśmy tymi, którzy protestują przeciwko nowym inwestycjom. Jak słyszę o tym, że zakład produkujący jakiś, nie wiem co oni produkują, ale rozumiem, że emitują mnóstwo syfu do atmosfery, trują mieszkańców i jeszcze są w specjalnej strefie ekonomicznej, więc nie płacą podatków, to myślę sobie, o kurczę, to jest na pewno państwo europejskie, czy jesteśmy już Bantustanem, a może cały świat się zamienia po prostu w kraje republik bananowych. I moim zdaniem to, co łączy tę politykę i korporację, to jest po prostu biznes, to jest po prostu, są pieniądze. I my jako społeczeństwo, jako demokracja jesteśmy teraz obiektem wojny ze strony tych elit, które chcą po prostu nas zamienić w takie bateryjki, jak w Matrixie po prostu, że na końcu mamy być po prostu takim trybikiem systemu, który ma płacić kredyt, prawda, być uwięziony tym kredytem, długami i tak dalej, cały czas zarabiać i cały czas, prawda, żyć w niepewności, że spadnie się, zostanie się zdeklasowanym i tak dalej, i tak dalej. I więc ja jestem socjologiem, mam takie lewicowe zacięcie, więc ja to w ten sposób widzę, tak? Znaczy widzimy, że po prostu siła tego wolnego rynku, tego wolnego kapitału jest niszczy wszystko. I szanowni Państwo, mamy dekadę do tego, żeby zatrzymać zniszczenie planety, tak? Nie są żadne bzdury przez naukowców, tylko to jest faktycznie tak, że prawdopodobnie do końca tego wieku Ziemia nie będzie się nadawać do życia. I dlaczego my się na to zgadzamy? Kto tak naprawdę niszczy nam tą planetę? No właśnie tego typu zakłady i tego typu zblatowani z nimi politycy, którzy będą potem nam tłumaczyć, że nie mogą tego zamknąć, bo miejsca pracy albo bo coś tam, prawda? I podobnie było z reprywatyzacją. Reprywatyzacja przecież to są straszne, okropne domy komunalne, a zostaną reprywatyzowane, ludzi się wyrzuci, tych nierobów, którzy mieszkają w tych wielkich domach w centrum miasta. Domy się wyremontuje i będzie przecież pięknie, będzie jak na zachodzie, będzie kapitał może, prawda, płynąć
cyrkulować i jest zysk, są inwestycje i tak dalej. Więc pamiętam, że gdy my pierwszy raz wyszliśmy i zaczęliśmy atakować, mówić, co tu się dzieje, znaczy, jak to jest możliwe, że ktoś może wybudować na placu zamkowym biurowiec, który po prostu no jest, nie pasuje jak pięć do nosa, to nam mówiono, że my po prostu jesteśmy, blokujemy rozwój miasta. My jesteśmy najgorszymi szkodnikami, którzy po prostu podnieśli rękę na PKB. I tak było bardzo długo. I to nie było tylko tak, że prawda, że tak uważała Platforma Obywatelska. No, ja pamiętam, jak Gazeta Wyborcza opisywała, jakie w 2006 roku była ta wspólna kamienica Hanny Gronkiewicz-Walc, gdzie była pełna empatii po prostu, że no niestety no nie da się utrzymać tej kamienicy za te pieniądze, które płacą rodzinie Walców ci lokatorzy, no to sami Państwo rozumieją, że oni się muszą pozbyć tych lokatorów. No, i jakby dopiero bardzo ostre postawienie sprawy i powiedzenie i też użycie języka, który niestety był językiem, którym się udało. Ten język, który ja przed chwilą powiedziałem, on nie dociera do większości ludzi. Ludzie większość chce, właśnie myślą w ten sposób, tak? Mają, idą do tej pracy, gonią za tymi zarobkami, to, że jakość życia się pogarsza i tak dalej, że żyjemy coraz krócej na przykład. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jesteśmy jedynym z trzech krajów rozwijających się, gdzie drugi raz z rzędu spada długość życia, oczekiwane długość życia. I mamy dramat absolutny, mamy zniszczone środowisko naturalne, mamy zniszczoną służbę zdrowia, ale o tym nikt nie myśli, prawda? Myślimy tylko w kategoriach krótkoterminowego zysku, zysku, który też jest oczywiście, nie jest rozdzielany równo między społeczeństwem, tylko jest rozdzielany bardzo nierówno, co też pokazują ostatnie badania na temat nierówności, że, prawda, że Polska jest w tym momencie najbardziej nierównym społeczeństwem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o majątek. Więc trzeba było zaatakować i powiedzieć, to jest mafia, to jest korupcja, to jest złodziejstwo. I dopiero wtedy coś tu się zaczęło dziać, tak? Że jakby, no okej, no może faktycznie, że to nie jest do końca uczciwe. Tak? My sami jak zaczynaliśmy ten temat się zastanawiać, to nie wiedzieliśmy tylko, że coś jest bardzo nie tak, nie rozumieliśmy, o co chodzi tak naprawdę z tą reprywatyzacją. Ja zostałem skazany w 2014 roku, już miałem pierwszy proces, zostałem skazany w pierwszej instancji za pierwszą mapę reprywatyzacji. I wtedy, kiedy przegrywałem tą mapę, pierwszy proces i miałem przeprosić pana Marcinkowskiego, miałem mu zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych w sumie przeprosiny i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że tłumy ludzi mówiło, Janek, trzymaj się, będziemy cię bronić, masz rację. Nie, raczej była samotność, tak? Znaczy, były pojedyncze głosy wsparcia, ale raczej w tym 2014 czy 2015 roku raczej było ciągle, wszyscy traktowali reprywatyzację jako coś normalnego, uczciwego. Przecież komuniści ukradli, no to jak komuniści ukradli, to musimy przecież oddać, tak? I tak naprawdę, tak jak powiedziałem, i dopiero ta nieustępliwość, ta stawianie sprawy na ostrzu noża, ten rodzaj nieobywatelskiego posłuszeństwa, tak? Bo ja uważam, że odpowiedzią dzisiaj, to właśnie zastanawiam się, jaka jest odpowiedź na ten kryzys demokracji państwa, w którym my żyjemy, bo jak ty mówisz o tym, że nie ma kontroli, no chwilę, no ale to gdzie te podatki idą, tak? Znaczy, gdzie te pieniądze idą, jak nie, że nie da się skontrolować prywatnego przedsiębiorstwa? Znaczy, tak samo jest z inspekcją pracy, tak? Nie ma inspekcji pracy, nie ma czegoś takiego, to wszystko nie działa, ale to jest właśnie logika tego systemu. Państwo ma nie działać. To nie jest tak, że państwo nie działa, bo nie wiem, zaniechania. Państwo ma nie działać. Bo jeśli państwo nie działa, to biznes może z tego państwa może prywatyzować usługi, może prywatyzować, niszczyć środowisko naturalne, może robić mnóstwo rzeczy, których nie mogłoby robić, gdyby państwo w jakimkolwiek stopniu istniało. I tak naprawdę ten przełom, który nastąpił, to był przełom, gdy PiS przejął władzę. Bo gdy PiS przejął władzę, to stawki wzrosły bardzo w Warszawie, tak? Bo oni zrozumieli, że już nie jest tak to proste, tak? Znaczy, żeby pewne rzeczy przepychać. I tak naprawdę detonatorem tego wszystkiego była Gazeta Wyborcza, tak? Znaczy, Gazeta Wyborcza w pewnym momencie postanowiła, że to trzeba odpalić, bo jeśli tego nie odpalimy, tak myślę, że to było w ten sposób myślane, że jeśli tego nie odpalimy, to po prostu to w roku wyborczym, czy za dwa lata, jak będą wybory samorządowe, to po prostu nas zabiją, zjedzą nas. No i faktycznie to odpalili, pozbyli się Hanny Gronkiewicz-Walc, pozbyli się tego otoczenia i zastąpili jeden układ drugim. A jedyne, co się udało, to się udało zatrzymać tą reprywatyzację. Ale to nie jest tak, że ta reprywatyzacja nie wróci za rok, tak? Jeśli nie zmieni się jakiś układ rządzący, no to ci ludzie, którzy siedzą w ratuszu, oni są przekonani, że należy oddawać te nieruchomości, że należy
ludzi wyrzucać z mieszkań. Dalej są przekonani do tego. A mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo chociażby zaskarżyli decyzję, wydają zresztą setki tysięcy złotych na prywatną kancelarię, prawda? Zaskarżyli decyzję dla odszkodowania dla córki Joanny Brzeskiej, czyli tej osoby, która została porwana z mieszkania i spalona żywcem w lesie kabackim, a potem następnie została, musiała przez lata spłacać długi wobec tej osoby, która przejęła mieszkanie swojej mamy zamordowanej. Więc jakaś sytuacja po prostu niewyobrażalna, prawda? Zabili jej matkę, potem jeszcze płaciła oprawcy, nie mówmy zabójcy, ale oprawcy jej matki jeszcze musiała spłacić dług, a i teraz dostała odszkodowanie od komisji i ratusz się odwołuje od tej decyzji, nie chce płacić tego. Więc ta walka nie jest wygrana. I moim zdaniem jedyną odpowiedzią na to, co się dzisiaj dzieje, chyba coraz bardziej jestem do tego przekonany, nie, zastanawiam się, jest to głośne myślenie, jest naprawdę obywatelskie nieposłuszeństwo, bo tak jak w tym Mielcu trochę było to obywatelskie nieposłuszeństwo, czy jakaś taka akcja, tak samo my wykazaliśmy nieposłuszeństwo obywatelskie, atakując ten biznes, który był święty po prostu. Tego biznesu nie dało, w Warszawie nie dało się zaatakować. Znaczy, atak na ten biznes był po prostu podniesieniem rękę na Polskę niemalże, tak? I właśnie te procesy, i te przegrane procesy, te hebeningi, które organizowaliśmy, to był pewien rodzaj takiego próby nieposłuszeństwa obywatelskiego, myślę. I myślę, że tylko to może przynieść, bo większość się zgadza z nami. Znaczy, my mamy, za nami jest większość, ale się nic nie zmienia, tak? Nic się nie zmienia, bo pieniądze definiują wszystko dzisiaj. No i te pieniądze prawdopodobnie, jak tak dalej pójdzie, po prostu doprowadzą do wyginięcia gatunku ludzkiego, co już myślę, już jest takim ostatecznym chyba dowodem na prawdziwość tego, co mówię. Smutna wizja, ale niestety chyba dość prawdziwa. Wspomniałeś właśnie o kwestii obywatelskiego nieposłuszeństwa. To jest tak naprawdę jedno z narzędzi demokracji. I ja teraz na chwilę wrócę do kwestii związanych z demokracją i z tym, co zwykły obywatel, niekoniecznie aktywista, może zrobić, a co czasami usiłują się skutecznie uniemożliwić, na przykład właśnie zmieniając ordynację wyborczą. Ordynacja wyborcza, ja wiem, że to jest jakieś w ogóle strasznie egzotyczne zwierzę, natomiast Klub Jagielloński w ubiegłym roku wystąpił przeciwko, wydawałoby się, swojemu takiemu naturalnemu politycznemu sojusznikowi, czyli Prawo i Sprawiedliwości, bo to właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości pojawił się projekt zmiany ordynacji wyborczej na taki, który de facto sprowadziłby polską scenę polityczną, jeśli chodzi o wybory, do wyboru między dwiema największymi partiami. Tak? O jaką ordynację chodzi? Właśnie, poproszę o to teraz pana Bartosza. Przy ostatnich wyborach samorządowych pojawiło się takie straszne nazwisko jak Dąd i się okazuje, że przed wyborami wszyscy go kochają, czy właśnie na odwrót, przed wyborami nikt go nie lubi, po wyborach wszyscy go kochają, ci co wygrali. A o co chodzi konkretnie z tą ordynacją wyborczą? O to chodzi o ordynację do Parlamentu Europejskiego, już za tydzień mamy wybory. Więc poproszę pana Bartosza, żeby wyjaśnił, o co chodziło i w pomyśle PiS-u, i w tym, co Klub Jagielloński zrobił. Tak, żeby nie grzęznąć w jakichś takich opisach dokładnie, sytuacja wygląda tak. Każda partia wyciąga sobie mapę, sprawdza, gdzie jaki region głosuje i rysuje kreski. Tak? I to, w jaki sposób narysuje kreski, definiuje to, ile będzie miała mandatów, albo czy wygra głosowanie, czy nie. Znaczy, w ramach jednego miasta głosy mogą rozłożyć się tak samo, natomiast kto wygra, zależy od tego, w jaki sposób, jakim algorytmem jakby policzymy te głosy. Tak? I to wszystko o to się rozbija, kto będzie miał większość, a kto nie. I to o to chodziło, że Prawo i Sprawiedliwość stosowało taki projekt, w ramach którego, w logice którego w tych wyborach do Europarlamentu po prostu bez względu na to, jaki byłby wynik, to znaczy, czy dana partia by dostała, nie wiem, 6%, na przykład, to i tak premiowane byłyby te, które w danym okręgu wygrały. Tak, więc efekt byłby taki po prostu, że z tych partii poza PiS-em i Platformą prawdopodobnie pozostali dostaliby może jeden mandat, tak, jeden, dwa, to jest wszystko, reszta byłoby rozdysponowana między dwoma największymi partiami. No i oczywiście
są różne koncepcje, można się jakby politologicznie tutaj spierać, co jest lepsze, czy jak mamy system dwupartyjny, jak nie wiem, w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych i taki bezpieczny, trwały system, że z rodziny na rodzinę głosują zawsze tak samo i wiadomo, że wygra tam republikanin czy demokrata. Natomiast myśmy wyszli z założenia, że po prostu ten system, który jest w tej chwili, a który opisał na przykładzie Janek, jest po prostu szkodliwy, tak? I musimy się pogodzić z tym, że oczywiście ten, dając wybór ludziom, oczywiście, że może być tak, że nie wiem, komuś się nie podoba, że Konfederacja dostanie mandaty, tak? A może komuś się nie podoba, że ci lewacy z Razem dostaną mandaty, tak? No ale no na tym polega demokracja, że to my wybieramy, tak? I ten wybór powinniśmy mieć. Więc cały problem też polega na tym, że pomijam tę kwestię etykietowania, bo wiadomo, że to się tak łatwo szuka, czasami jakieś, buduje się pewne systemy takie logiczne, że my jesteśmy z prawej strony, tam ci są z prawej strony, to powinniśmy się świetnie dogadywać. No ale to właśnie najgorsze jest to, jak kopie cię po kostkach ten, z którym teoretycznie się kumplujesz, tak? To tamten z po drugiej strony, mówię tutaj o tym, że łatwo się buduje opozycję, że my jesteśmy tymi obrońcami rodziny, a tam są jacyś, tak, nie wiem, globaliści, którzy nas tutaj deprawują. I to jest łatwe budowanie opozycji, no ale co powiedzieć o tych, którzy teoretycznie też mówią, że są obrońcami rodziny, tylko że inaczej to rozumują, tak? I to jest politycznie bardzo trudne do przeprowadzenia. I myśmy się mierzyli z różnymi już zarzutami. Jak publikujemy teksty o ogrodach przykościelnych czy sprawach miejskich, to jesteśmy rozumowcami, byliśmy gowinowcami, jesteśmy pisowcami i tak dalej. Trzeba się z tym mierzyć i myślę, że każdy, kto działa w sektorze pozarządowym, wie, że ten duopol sprawiał, że jeżeli występujesz przeciwko interesom jednej grupy, to musisz być w tej drugiej. I że to, co jaka gigantyczna praca przed nami jest, to jest to, żeby potrafić tłumaczyć, że można te rzeczy oddzielić i że to, tak jak tutaj Państwo mówili na poprzednim panelu, tak, to znaczy teoretycznie trudno uciec od tej polityczności, ale trochę tak musimy robić, budując właśnie te wspólnoty, takie mniejsze, miejskie, osiedlowe, jakiegoś rodzaju grup interesu i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy ja jestem głęboko przekonany, że będziemy mieć problem z tym naszym trzecim sektorem i tymi stowarzyszeniami, jeżeli nie przekonamy ludzi, że muszą wspierać takie organizacje albo czynnie, to znaczy do nich przystępować i się angażować, a jeżeli nie mają czasu, to po prostu je wspierać, nie wiem, finansowo, czy to, nie wiem, dając im jakieś wsparcie innego rodzaju, typu, nie wiem, zachęcając innych do uczestnictwa i tak dalej, tak, budując pewne zaufanie do organizacji pozarządowych i oddając trochę, wierząc w to, że te organizacje działają w ich interesie, niekoniecznie czasem zgodnie z ich światopoglądem, no bo jeżeli ja dostaję ciągle zarzuty pod tytułem kto was finansuje, no to ja się pytam, a pan nas finansuje? Jakby na jakich zasadach my mamy funkcjonować, tak? Są różne problemy, państwo mają problem, nie wiem, czasami, żeby skserować sobie materiały albo, nie wiem, kupić bilet, bo muszą dojechać do Warszawy, do tego ministerstwa. Musimy też utrzymać serwery, nie wiem, na portal czy na cokolwiek innego. Jasne, że możemy dojść do piwnicy, no ale to nigdy nie wyjdziemy z tego, nie staniemy się dojrzałym społeczeństwem, jeżeli nie zaczniemy od tego, nie zaczniemy w ten sposób funkcjonować. Więc ja naprawdę wolę, żeby ktoś wspierał jakąkolwiek inicjatywę, niekoniecznie po mojej stronie, tylko niech on zacznie to robić. A osobna rzecz jest taka, że miałem kiedyś dyskusję byłem na dyskusji w Komitecie Obrony Demokracji w Krakowie, byłem chyba najmłodszym uczestnikiem, zresztą
panelistą, no i ci ludzie w wieku 50-60, często albo ze starszymi dziećmi, albo z wnukami mówią do mnie, no my chodzimy na te manifestacje, bronimy demokracji, a ci młodzi się nie angażują. No tylko, że to jest właśnie to, że nie dość, że jakby się wyłączyli trochę z takiego uczestnictwa, to ci to ludzie, którzy wychowywali te dzieci i teraz wychowują, mówią im, nie trać czasu na harcerstwo, nie trać czasu na, nie wiem, angażowanie się w jakąś wspólnotę przykościelną, w jakiś wolontariat czy cokolwiek innego, nie uczestnicz, naucz się angielskiego, zawieziemy cię, pójdź na basen, coś tam będziesz się rozwijał, a później będzie ci łatwiej, jak pójdziesz do tej korporacji i tam się jakoś tam, i będzie ci dobrze, tak? Więc to jakby jasne, że możemy się zderzać z czołgiem i rozmawiać, jakie mamy problemy, tylko że za chwilę nie przyjdzie nikt, bo będzie problem, żeby ktoś przejął po nas tę pałeczkę i angażował się i przystępował do tych wszystkich organizacji, bo po prostu nie będzie komu. Jeszcze jedna uwaga, wydaje mi się to też istotne, tutaj Janek mówił o tym państwie i że ono nie funkcjonuje i ja mam wrażenie, że to nie ma co liczyć na elitę polityczną, tylko po prostu trzeba szeroko mówiąc budować państwo. Nie wiem, jak ostatnio była ta afera z tym zatrutym mięsem i tym, że tam nam eksport, prawda, spada i tak dalej, była wielka afera, no to najprościej tłumacząc, oczywiście, że wybuchła afera, dlatego że nie ma nikogo, kto by to mięso kontrolował, dlatego że jest dwóch ludzi na województwo i zarabiają śmieszne pieniądze, kto tam może, to już tamtąd uciekł. No więc normalnym jest, że jak nikt was nie kontroluje, no to przestajecie się przejmować różnymi rzeczami. I wydaje mi się, że to tutaj ten trzeba budować jakieś wspólnoty z tymi ludźmi, którzy odpowiadają za to państwo. Często siedzą w ministerstwie przez 20 lat, czy była jedna ekipa, czy druga, i nie liczyć specjalnie na jakąś elitę polityczną. Inna sprawa jest też taka, że czasami mamy takie wrażenie, że tam siedzi Jarosław Kaczyński i mówi, a tym nie dajcie pieniędzy, a tym coś tam. Tylko to często jest też tak, że to po prostu jest inercja ludzi, którzy boją się wziąć odpowiedzialność za to, żeby coś zrobić. No, ale się już rozgadałem, po prostu wydaje mi się, że bardziej musimy też zwrócić uwagę, jak te innego rodzaju bariery przełamywać, a nie skupiać się koniecznie na konkretnych ludziach, którzy mówią, jak odejdzie Tusk albo odejdzie Kaczyński, to będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej. Nic się nie zmieni moim zdaniem, a nawet jest duże prawdopodobieństwo, że będzie gorzej. Słyszeli państwo, trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Nie liczmy na elity polityczne. Ja też o zderzeniu się z czołgiem partyjnym i tej sprawie, bo przypomnę, nie wiem, czy masz w notatkach, ale ja w ostatnich wyborach samorządowych założyłem komitet wyborczy na Zwiedza Znacz Tupej. I to był taki eksperyment społeczny, w którym chodziło to naprawdę o to, że właśnie obejście do polityki i przekonanie się, jakie właśnie są bariery. I ostatnio nawet Adrian Zandberg ubolewał nad tym, że Polska Fair Play nie zebrała podpisów, żeby kandydować we wszystkich okręgach do Parlamentu Europejskiego, bo zbieranie podpisów już jest pierwszą barierą, tak? Żeby w ogóle zarejestrować komitety i potem zarejestrować listę. Tak naprawdę to nie chodzi o podpisy, tylko o udzielenie nam nowej organizacji bez adresu, bez szyldu jeszcze, danych osobowych, tak? Które musimy zebrać w wielu, wielu tysiącach, tak? To jest, uważam, podstawowa bariera i uważam, że z tego powodu scena jest tak zabetonowana. Po prostu nie ma konkurencji, która mogłaby bardzo łatwo z niskim progiem wejścia do polityki wchodzić. Dziękuję. Chciałam tylko jeszcze państwu powiedzieć, przepraszam, że tak będę trochę nas reklamować, w poradniku Kuźne Kampanie Row 2, który państwo dostali, jest wywiad z Piotrem Waglą-Waglowskim, który między innymi mówi o konieczności zmiany sposobu finansowania organizacji pozarządowych. Dlatego, że każdy, kto działał w jakiejś organizacji, wie, że funkcjonowanie, tak jak w większości funkcjonujemy, od grantu do grantu, to jest coś, co jest po prostu kompletnie nieskuteczne, bo no nie sposób funkcjonować na zasadzie takiej, że nie wiem, od stycznia do grudnia mamy pieniądze,
a potem ich nie mamy i po prostu wszystko, gdzie naprawdę mamy już rozkręconą machinę, tak, czekamy na przelew, który nie przychodzi 4 miesiące, jakkolwiek powinien wpłynąć. Ciężko się funkcjonuje bez finansów i dlatego też apeluję, by ktoś chciał wesprzeć właśnie kampanierów INSPRO, czy którąkolwiek z organizacji, tak jak pan Bartosz powiedział, wspierajcie, po prostu wspierajcie organizacje pozarządowe. W tej chwili widzę, że pan się zgłasza i ja z przyjemnością oddam państwu głos, jeśli macie pytania do uczestników naszego panelu. Ja może oddam swój mikrofon, żeby tutaj został dla naszych gości. Oddaję państwu głos, ja będę kontrolować, kto się zgłasza i będę z tym mikrofonem biegać. Jeździe Dałksza, trzy rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o finanse organizacji, no to największy problem małe organizacje mają z pełną księgowością. Występowaliśmy wielokrotnie o to, żeby tak rozliczać się jak przedsiębiorcy, czyli do 5 milionów na księdze, a płacimy ciężkie pieniądze i to wiele organizacji płaci większe pieniądze księgowemu niż ma swoich obrotów, niż wynoszą obroty pozostałe. Teraz tak, panie Bartoszu, trzeba się bardzo uważać na propagandę Stasi. Nasi rolnicy będą występowali do Unii o takie same dofinansowania, jak mają ci zachodni, co się nie podoba ani Niemcom, ani Francuzom. Jestem lekarzem weterynarii, który ma uprawnienia do badania mięsa i wiem, jak to działa. Tam nie ma dwóch ludzi w całym województwie, tylko tam był lekarz, który był na etacie. Prawdopodobnie on nawet nikt mu nie zarzucił, że brał łapówkę i puszczał to mięso, tylko oni to mięso zwozili w nocy, kiedy no, lekarza weterynarii nie było. Po rozebraniu trudno rozróżnić, które mięso było z którego kawałka. Także a cała afera wybuchła, została nakręcona przez media zachodnie, ponieważ mówię, nasze rolnictwo jest coraz bardziej konkurencyjne. Za chwilę, jak wybuchła afera w Czechach, gdzie tam w ogóle były rzeźnie bez lekarza, lewe, bez, gdzie zwożono mięso nie wiadomo skąd, to takiej afery nie było. Na zachodzie nic się o tym nie mówiło. Panie Krzysztofie, tak, żeby się przedstawić, żeby się przeciwstawić tej wielkiej machinie, to czasami może da się coś tam wykombinować, coś zaskoczyć. Tak sobie pomyślałem, że w tej chwili może jak ci tam z tą kontrolą tak z daleka jadą i zanim wyjadą, to już wszyscy dodzwonią się do nich, żeby się żeby tam sprawdzili, bo zakręcali te kurki, to może ludzie by się złożyli na drona, na straży miejskiej. Teraz te drony są atestowane i można tutaj powołać się na nie, a o ile wiem, to w tej chwili są w opracowaniu przepisy, bo to jest ważne, z jakiej odległości tam się mierzy, z której strony jadą i tak dalej. I być może to by była recepta na drobne działania, ale skuteczne na tą wielką. Ja tylko w takim razie jeden głos, znaczy absolutnie nie składajcie się na nic, bo to jest wsi obowiązek państwa, żeby takie rzeczy robić. My nie jesteśmy po to, żeby zastępować państwo z takimi rzeczami. Znaczy to jest ta logika właśnie liberalna, która powoduje, że mamy to, co mamy. Ja jeszcze tutaj jeden głos znowu do mojego punktu, z którego ja jestem fiołem, jeśli chodzi o to globalne ocieplenie. Chów przemysłowy zwierząt jest jednym z najbardziej trujących przemysłów na świecie. Nie płaci właściwie żadnych kosztów środowiskowych zanieczyszczania środowiska przez odchody, przez inne rzeczy, przez konsumpcję wody i tak dalej. I uważam, że Unia Europejska w żaden sposób nie powinna finansować chowu przemysłowego zwierząt. Ja dziękuję za radę, dziękuję za pomysł w imieniu mieszkańców. Oczywiście mało czasu mamy, żeby tak przekrojowo wszystkie pomysły omówić i na czym się one skończyły. Tak? Oczywiście wiemy o istnieniu dronów, tam taki postulat się pojawił, w którym momencie bardziej dojdzie w kierunku ciągłego monitoringu, czyli takiego podejścia, bo jedna z uznanych metod badawczych to jest metoda, którą ja akurat tak opisowo mogę określić mianem skarpety. Znaczy wiesza się czystą skarpetę na gominie, potem się po godzinie ją zbiera, waży i to tyle, ile ona jest cięższa, no to tyle prawdopodobnie zostało wyemitowane pyłów, tak? Natomiast trzeba przyjechać z tą skarpetą i ją zawieźć, tak? Więc to jest taka metoda od okazji do okazji. Mieszkańcy chcą czegoś na wzór termometru, tak? Tak zwanego monitoringu ciągłego.
Natomiast firma się tam zasłania, że no nie ma takich metod, że tam jest za duża wilgotność i tak dalej, i tak dalej. Więc piłeczka jest odbijana bardziej w tym kierunku, o tym dronie też tam... Mamy bełchatów, to jeszcze bardziej przecież więcej pyłów produkuje i daje się radę. Bełchatów produkuje. A co daje się radę? Produkuje 4 razy więcej dwutlenku węgla niż wszystkie domy opalane węglem w Polsce. Bełchatów jest największym trucicielem, jednym z największych trucicieli w Europie. Ale pyłów i gazów nie emituje. Nie, no jakiś, no, tam coś tam emituje, no już... Są takie filtry, że trzeba emituje. Ja też coś emituję. Tam kolejne pytanie z sali. Jeszcze tu odpowiedź? Nie. Okay. Ja mam pytanie do Klubu Jagiellońskiego o ten moment przełomu. Bo jeden z waszych szefów mówił, że tym momentem przełomu dla was było otwarcie biura w Warszawie. Znaczy, do momentu, kiedy nie mieliście biura w Warszawie, Klub Jagielloński był dla głównych mediów, mediów głównego nurtu, niewidoczny. Jest pytanie, czy nie jesteśmy już tak scentralizowani, że bez biura organizacji pozarządowej Think Tanku w Warszawie tego typu instytucje nie są widoczne dla mediów centralnych. Jest tu kazus IBNGR-u gdańskiego, bez biura w Warszawie idą zakład, że IBNGR też byłby niewidoczny. A do Janka chodzi o ruchy miejskie. Mamy kazus Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie prezydent w roku 2014 pogonił urzędującego od lat 90. prezydenta z SLD, po czym niestety wszedł na ścieżkę wojenną z ruchami miejskimi. Jest takie pytanie, czy ruchy miejskie są w stanie tak naprawdę kontrolować swojego przedstawiciela, są w stanie z nim zbudować jakieś relacje, które potem nie okazują się tym, że prezydent mówi, że jemu partie polityczne i ruch miejski do niczego nie jest potrzebny, lży radnych i mówi, że on by ich przykopki. Był taki wywiad, że jemu rada miejska do niczego nie jest potrzebna. A do Mielca jest pytanie, czy rozwiązaniem dla waszego problemu nie byłoby wciągnięcie mediów ogólnopolskich, to znaczy to jest takie moje spostrzeżenie, że o ile problem nie zaczyna dotykać wielkiej aglomeracji miejskiej, ewentualnie nie napisze o tym wielkomiejskie medium, czy to one, czy wirtualna, czy Gazeta Polska, czy Dziennik Gazeta Prawna, to taki problem, nawet występujący w bardzo wielu miejscowościach, jest niewidoczny. To jest kazus wysypisk śmieci i tych pożarów. Pożarów było 200. Palił się Zgierz, paliły się inne wysypiska. Do momentu, kiedy się nie zapaliło wysypisko, bodajże pod Wrocławiem, problemu wysypisk nie było. A problem mielecki jest o tyle poważny, że to jest koncert międzynarodowy i uderzenie go poprzez media dużego zasięgu, nie mówię, czy tak, może główne, o, bo media lokalne często bywają, mają większy zasięg niż media głównego nurtu. Ale jeżeli uderzam, czy opisuję sytuację mediów głównego nurtu, to wszyscy się pochylają, oha, jest problem. Piszą media lokalne, czy dzienniki lokalne Polska Press, czy tygodniki lokalne Polska Press, czy tygodniki lokalne niezależne, a guzik, kogo to interesuje. Nawet jeżeli to dzieje się pod wielkim miastem, takie jak kazus Zgierza, wysypisko działało chyba 10 lat. Do czasu, kiedy się zapaliło, Polsat News pokazał obrazki. Nic się zmieniło. Znaczy, ja znowu podziękuję za pomysł. I przypomnę, że ta walka trwa od lat i zajmowało się różne grupy. I także taki pomysł, że przyjadą wielkie media i nas zbawią, już był też. Tak? Ja zresztą z takim pomysłem przyjechałem później kampanierów, bo ja skończyłem dziennikarstwo, zajmuję się marketingiem i myślałem sobie, że no, dowiem się, jak nagłaśniać tematy społeczne, tak? Tak później. Natomiast dowiedziałem się o czymś takim jak układ sił, o tym, że jak się już nagłośni, to trzeba przyjść na negocjacje jakieś, trochę pospierać, tak? Może są jakieś pisma, pasuje je przeczytać i tak dalej, że to nie wszystko dzieje się tak na wierzchu. I ostatnio była pani Jaworowicz, też transmitowałem jej wizytę. Więc dostaliśmy się do mediów ogólnopolskich, tylko że to dalej jest ten sam problem. Tak? To nagłośnienie tego, ja mam taką przenośnię, że po prostu pokazujemy, jak nam przykro, przyjeżdżają media, pokazują, jak nam przykro,
i przyjeżdża potem pierwszy garnitur rządu nas przytulić. Dokładnie, dokładnie nic się nie wydarza, tak? Ale często jest tak, że interwencja medium głównego nurtu albo medium eksperckiego, to jest kazus Dziennika Gazety Prawnej, pomaga otworzyć pewne drzwi. To także jest na przykład ustawa odorowa. Ustawę odorową zbijano, mordowano przez 20 lat. W momencie publikacji raportu NIK-u i publikacji Gazety Prawnej już jest pomysł ustawy odorowej. On jest w konsultacjach społecznych, tak? Czy założenia tej ustawy odorowej. Ja nie mówię, że to nie daje wpływu, tak? Nie mówię, że nie, tak? Tylko ten pomysł jakby już był, tak? I te media przyjechały i ta sprawa się toczy gdzieś na poziomie rządu, natomiast dowiadujemy się, że w tym roku prawda, nie ma pieniędzy na tą inspekcję, która miała nas też zbawić, tak? Więc zostaliśmy przed wyborami po prostu przytuleni, pogłaskani i potem okazuje się, że ważniejsze są programy socjalne, tak? Niż programy na temat zdrowia, które, tak? Więc o to mi chodzi, tak? Że gdzieś tutaj potrzeba też konsekwencji w popychaniu tego tematu, niekoniecznie tylko do mediów, tak? Jeszcze były pytania do Janka i do pana Bartosza, więc... Znaczy, jeśli chodzi tylko ad vocem tego pytania do ciebie, znaczy ja nie wiem, czy się z kwestią składowisk odpadów zmieniło, ja nie jestem przekonany, czy dużo. Wiem, że zmieniło się, tak? Pusto jest teraz. Wszystko spłonęło. Ale też mam takie wrażenie, że siła tych mediów ogólnopolskich jest uruchomiona tylko wtedy, kiedy której z większych sił na tym zależy i wtedy faktycznie może dojść do jakiejś zmiany. Jeśli chodzi o Gorzów, to jest historia smutna, ale dość bym powiedział, no, takich historii z ruchami miejskimi było więcej. No, myślę, że chociażby, nie wiem, na innym poziomie oczywiście, no, chociażby to, co się wydarzyło, podobna historia się wydarzyła w Warszawie, w Toruniu. Czas mieszkańców, który powstał z Joanną Schering-Wielgus, do Jana Schering-Wielgus została posłanką, natychmiast się de facto rozpadł to stowarzyszenie, Schering-Wielgus zostawiła tych ludzi i tak dalej, więc mamy problem, to jest ogromny problem pewnej kultury organizacji, pewnej kultury przewodniczenia i pewnej kultury współpracy, a raczej jej braku, tak? W przypadku Gorzowa oni wybrali człowieka, który nie jest z ich środowiska, no ale zrobili mu całą kampanię, co wszystko, a potem, prawda, ten człowiek w sekundę dogadał się ze starym układem, tak? No i można się załamać, no bo, prawda, robimy kampanię, znajdujemy kogoś, robimy go tym prezydentem, a natychmiast ten człowiek po prostu odwraca się do nas plecami i de facto realizuje program, który nie ma nic wspólnego z tymi ideami czy wartościami, do których przyszliśmy, ale też ta sytuacja byłaby inna, gdyby władza prezydentów w samorządach nie była tak duża. No, moim zdaniem jest za duża, tak? I władza radnych jest żadna. No i jakby doszło w 2002 roku, tak? Dobrze mówię? Była ta reforma samorządowa, która dała ogromną władzę prezydentom. I widzimy, ja jestem oczywiście za młody, żeby powiedzieć, jak to wyglądało w latach 90., no ale od tego czasu oligarchizacja polityki miejskiej w tych dużych miastach jest przepotężna i władza takiego prezydenta jest władzą królewską po prostu. I to, że prezydenci mają swoje dwory, no i Majchrowski dla mnie już jest po prostu najlepszy, no bo ten to już w ogóle wygląda jak naprawdę, żeby on kandydował tylko i wyłącznie w tych ostatnich wyborach, bo go własny dwór zmusił do tego, tak? Bo on już naprawdę nie chciał kandydować, on już ma dosyć, on już był tamtego i wiem jak to się odbywało, że oni po prostu go zmusili, bo po prostu powstał układ interesu tak silny wokół niego, że gdyby on nie wystartował, to ci ludzie znaleźli się po prostu bez pracy czy w dużo trudniejszej sytuacji. Więc i to, co pan mówi o tych kosztach działalności. To wszystko bariery, ordynacja wyborcza, przeliczanie na Donta, tak? Myśmy teraz założyli stowarzyszenie z energią, Energia Miast się nazywa, zrzeszamy kilku takich właśnie kandydatów, którzy się wywalili o popis. No i wśród nas jest dziewczyna z Białegostoku, Kasia Szpotrutkowska, i ona, jej komitet dostał 10% poparcia. I ona nie ma jednego radnego w Radzie Miasta. To jest demokracja? Znaczy, to nie jest żadna demokracja, to nie ma nic wspólnego z demokracją, to jest oligarchia. I trzeba po prostu tak to nazywać, tak? Znaczy, że my nie żyjemy w żadnej demokracji. Mamy polityczno-biznesową oligarchię, która sobie rządzi a my sobie udajemy, że, prawda, że zmienimy czymś, coś, prawda, działając w organizacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe stały się sposobem odsorcowania
państwa, tak? Jak chcesz coś zlecić zrobić taniej, to zlecisz to organizacji pozarządowej. I to jest znowu ta logika, tak? Zrzućmy się na drona, zrzućmy się na organizacje pozarządowe, które mają nam zorganizować demokrację później. No nie, to tak nie powinno działać moim zdaniem, tak? Znaczy, i oczywiście szanuję i uważam, że taki model samofinansowania organizacji jest bardzo istotny, ale no, no, nie wierzę, że tą drogą po prostu jesteśmy w stanie doprowadzić do jakichś zmian. Powiem szybko na to pytanie o Warszawę. Oczywiście tak, dlatego długo, zresztą w zeszłym roku chyba, zresztą po pierwsze robiliśmy kongres pierwszy raz w tym roku w Radomiu, nie w Warszawie, z hasłem deklaracyjnym, choćby Janek był na nim, dlatego że uważamy, że zasadniczo Warszawa wysysa większość, czy to jest tak kaskadowo, tak? Mamy pewien region, z tego regionu idą młodzi ludzie na studia, nie wiem, do Rzeszowa, Krakowa, Kielc, tak? A stamtąd idą wszyscy do Warszawy, przez co jakby są drenowane te zasoby i po prostu ta prowincja, później miasta umierają i wszystko skupiło się na Warszawie, więc oczywiście tak, w Krakowie można się połączyć ze studia w Krakowie z radiem w Warszawie, ale raczej nikt z Warszawy nie zadzwoni, bo mimo że może się połączyć, skoro ma wszystkich na Warszawie, tak? Znaczy nawet mając zasoby. Dla mnie było szokiem, jak pierwszy raz poszedłem na łączenie do Polsatu ze studia w Krakowie. Jak wszedłem, to normalnie wygląda to jak, mam nadzieję, że się tam, ale wygląda to normalnie jak pustostan. W sensie jest jeden pan z kamerą i to jest studio Polsatu w Krakowie, tak? W drugim mieście de facto. Że to nie jest tak, że tutaj Kraków, duże miasto, jego steruje pod tym względem jakieś specjalne medialne zasięgi. Telewizja Trwam jest chyba najchętniej sięgającą po nas w Krakowie, dlatego że nigdy nikt inny właściwie nie jest zainteresowany, bo jak dzwonią do mnie dziennikarze o komentarz kogoś z klubu, to nawet już nie pytam, czy chodzi im o Kraków, czy o Warszawę, bo wiadomo, że o Warszawę. Więc zasadniczo uważam w tej chwili, tam, znaczy, teoretycznie tam Porozumienie czy PiS, zresztą tak samo Wiosna Biedronia podjęły te hasło deglomeracyjne, czyli wspierania tych średnich miast przede wszystkim. No i zasadniczo tak, no uważam, że bez tego no to będziemy skazani jeszcze bardziej na ten proces, który już się dzieje. Ja mieszkam na co dzień w Krakowie, raz w tygodniu jestem w Warszawie, dlatego że w Krakowie nie mógłbym pełnić obowiązków, które pełnię, więc zgodziłem się na to, że będę jeździł i tylko dlatego, że wierzę w to, że można ten trend odwrócić, ale nie wiem, ile mi sił jeszcze starczy, albo czy będzie mi się chciało, albo czy nie zrezygnuję i znam kilka osób, które tak kursuje. Zresztą na moim wydziale, jak jeszcze studiowałem, wykładał profesor Antoni Dudek, który dojeżdżał z Warszawy i przestał, no, że z Warszawy do Krakowa, że został w Warszawie, tak? I był jeden z lepszych profesorów na naszym wtedy wydziale UJ-owskim. No więc tak, no to jest jakby, to jest absolutnie szkodliwe i ten model niemiecki z innych regionów jest uważam dużo lepszy i płodniejszy niż ten francuski inny, skupiający wszystko w stolicy. Tak, może tyle, bo więcej pytań jest. Może ja teraz? Tak, kolejne pytanie właśnie chciałam powiedzieć pani Damiano. Jak pan Śpiewak bodajże wspomniał, czy któryś z panów, przepraszam, o kadencyjności. Ja bym chciała panu spytać, czy nie powinna być ta kadencyjność ograniczona do dwóch kadencji, trzech kadencji? Tak, samorządzie. Czy prezydentów, czy również radnych miejskich, radnych osiedlowych, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, posłów? No może już dalej wymieniać nie będę, to jest jedno. Co panowie o tym myślą? Ja uważam, że ta kadencyjność powinna być ograniczona najwyżej do trzech kadencji. Ale prezesów spółdzielni mieszkaniowych, co spółdzielnie są prywatne według tego. Nie są prywatne, proszę pana. To jest temat. To socjalizm jest była kategoria jednostki gospodarki i społecznej. Nie ma teraz. Mówić, przepraszam pana, spółdzielnie są państwem w państwie, w którym żaden rząd od 30 lat nie potrafi zmienić ustawy o spółdzielczości. Ale to nie jest temat dzisiejszy. Proszę państwa, ja mam jeszcze pytanie do ruchu miejskich w Łodzi, ale to panowie są spoza Łodzi, ale zapytam. Co panowie sądzą?
Co Państwo sądzą o kolejnym Expo w Łodzi? Expo pierwsze, które tam ileś milionów, 5 czy 7 kosztowała promocja. Przegrane, ale wygrane, jak przeczytałam w jednej gazecie. Trochę wycieczek fajnych było sporo. Ale nie wszystko. W czasie promocji, tak. A ponieważ przegrane było i Argentyna odmówiła, bo wygrała Argentyna, zrezygnowała, no to później Łódź znów się zgodziła. Pani prezydent powiedziała, że będą dwa expa. No teraz słyszę, że będzie zielone expo. 2000 ludzi podobno 24. W internecie, tak, wypowiedziało się na ten temat. Czy pozytywnie, czy negatywnie, nie wiem, ale konsultacje się odbyły. Moim zdaniem, jeżeli się tak wielkie imprezy urządza, to powinni jednak mieszkańcy wypowiedzieć się w referendum. Dziękuję. To ja może szybko, pani tutaj mówi o Expo, a w Krakowie mieliśmy prawie Igrzyska Olimpijskie, więc także... I skończyło się faktycznie referendum, ale to było wymuszone referendum, dlatego że już wszystko właściwie było klepnięte i mieliśmy się wszyscy cieszyć. A Łodzianie, przepraszam, nie potrafią wymusić referendum. Nie, znaczy to chyba też jest kwestia charakteru miast trochę. Znaczy ja zazdroszczę w Warszawie tego, że udało się zrobić mapę reprywatyzacyjną i te wszystkie rzeczy, dlatego że w wielu miastach takie sytuacje analogiczne są i w Krakowie też i wszyscy wiedzą, że problem z reprywatyzacją jest i tak samo było chociażby z ostatnią sprawą Wisły Kraków i koterii takich na linii prokuratura, środowiska i wszyscy o tym wiedzieli, no ale nikomu z zewnątrz tego układu nie chce się, nie ma po prostu osób, które by to podjęły i zgadzam się tu z Jankiem, że prezydent Majchrowski stworzył maszynę, która go zmusza do tego, żeby chyba był do śmierci na stanowisku i nic się do tego czasu nie zmieni. Dlatego znaczy, ja bym się zgodził z panią, że powinny być kadencyjne, dlatego tylko że jest jeden problem. Mieliśmy teraz wybory we Wrocławiu i było chyba 3 kandydatów rotacyjnie wystawianych, każdy z namieszczenia poprzedniego prezydenta. I ostatecznie wygrał ten trzeci i właściwie kogo by tam chyba nie wystawić, to i tak by wygrał, więc jakby w tych środowiskach jest zamkniętych, jest już taka sytuacja, że ludzie po prostu kogo by nie wystawić, a jest namieszczone z ramienia byłego prezydenta, to i tak wygrywa, więc to jest moja wątpliwość, ale to w dużych miastach, może mniejszych by to zafunkcjonowało, to jej głos reszty. Ja tutaj krótko, ja jestem za, nie wiem, czy kadencyjność w ciałach przedstawicielskich jest dobrym pomysłem, ale ja jestem za kadencyjnością w ciałach na pewno tak zwanej egzekutywy, tak? To nie mam wątpliwości i popieram kadencyjność prezydentów i wójtów i burmistrzów, którą teraz prowadzono, tylko oczywiście jest to, co się dzieje, że ten układ jednak się reprodukuje, tak? No, że on potrafi, podejrzewam, że w Białymstoku, prawda, ten pan Truskolaski, tak dobrze pamiętam, to on ma swoje dziecko, tak, które jest posłem już nowoczesne i już jest pewnie szykowany do tego, żeby, prawda, zostać przyszłym prezydentem tego Białegostoku. I że te układy niestety się reprodukują. My to też widzimy to w Warszawie. Widzimy to na w biznesie, widzimy to na styku samorządu i biznesu. I tak jak mówię, no to jest ten sam element, który to jest leitmotivem mojej wypowiedzi, czyli tej oligarchizacji życia publicznego, którą mamy i która postępuje i będzie, jeśli czegoś z tym nie zrobimy, to będzie trwać dalej. Tak, pani Edyta. Tutaj się pani zgłasza. Tak? Wcześniej się zgłasza Ewa? Tak, proszę bardzo. Ewa, wybaczysz. Ja mam takie pytanie jeszcze o media, no bo jakby wszyscy wiemy, że one są też podzielone, że one też grają na poszczególne partie, ale czy z panów doświadczeniem, no i jeśli przyjmie się tam taką taktykę, że się faktycznie jednych napuszcza na drugich, to pewnie można coś na tym ugrać, a może to jest jedyny sposób, ale czy faktycznie są jakiekolwiek takie platformy media w Polsce, ogólnopolskie, które, może to naiwnie zabrzmi, ale które by na przykład podjęły jakiś temat tylko dlatego, że jest, że nie są z nikim skrzyknięte, czy w ogóle nie ma czegoś takiego. To... Na Polskę? Mhm.
I czy w takich sytuacjach na przykład lepiej współpracować z typowymi brukowcami, którzy opiszą historię, ja już tak praktycznie pytam, prosto, ale ostro i może kogoś to poruszy, czy lepiej na przykład iść w jakieś branżowe rzeczy, branżowe media, które będą pisać o merytoryce, czy może do jednych i do drugich naraz? To jest takie pytanie. Myśmy też mieli sprawę reportera i to kompletnie też nic nie dało. Też przyjechał ten minister dwa razy, też nas pogłaskał i też to nic nie dało. A po tej kontroli, którą żeśmy wymusili, minęły 3 lata i nic zaleceń nie zostało zrealizowanych, więc jakby zrobili jakąś tam część nawet, żebyśmy byli zadowoleni, tylko że nic z tego nie wyniknęło. I teraz właśnie moje pytanie, jak grzać w temat, który jest już grzany dość długo dalej. Nie wiem, czy są takie media w tym momencie ogólnopolskie. Nie jestem przekonany. Powiem tak, z własnego podwórka podam przykład. Ja byłem w mediach dość od 2016 roku, kiedy afera reprywatyzacyjna wybuchła i media się tym zaczęły zajmować. To byłem w tych mediach bardzo często. I to się skończyło za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy startowałem wybory. I w tym momencie mi po prostu, znaczy to było nieprawdopodobne. Pamiętam, że dzwonili do mnie w ostatnich 2 tygodniach, już nie dostałem żadnych zaproszeń. I zadzwoniła do mnie jakaś dziewczyna z TVN, no i mówi, no, że zapraszam pana na program. A ja mówię, o super, dzień po, będzie pan komentować wyniki. Więc nie mam, nie jestem tutaj niestety optymistą. Okej, ale grzałeś tam w sumie rywalizacji, tak? Jakby się... Tak, znaczy, no, on był grzany przez te parę lat przez nas. No, tak jak mówię, no, tutaj wymagało to bardzo dużo wysiłku i kreatywności też, tak? Właśnie robiliśmy happeningi, zrobiliśmy tą mapę, czy przedstawiliśmy w sposób graficzny to potem różne rzeczy się działy. Ale pamiętam jeszcze tutaj a propos prywatyzacji tej afery, wyszedł artykuł, który już powinien de facto, już dla mnie to już był taki moment, że już nie wiem, co by się musiało więcej wydarzyć, żeby ta afera wybuchła, bo Gazeta Wyborcza ujawniła, że ogólnie prawda, oddano działkę pod Pałacem Kultury na Wieżowiec zupełnie nielegalnie. To było wszystko, że tam już było wszystko na czarno, na białym, już dokładnie, że tam był ten układ, tam ktoś, że ten urzędnik załatwił. No, ogólnie to już powinna być prokuratura, aby w ogóle zamknąć interes, tak, następnego dnia. I nic się nie wydarzyło. I pamiętam, że to było w kwietniu. Tego samego dnia odbywały się wybory w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na szefa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. I facet, który był głównym bohaterem, szwarc bohaterem tego artykułu w Gazecie Stołecznej, to było lokalne wydanie Gazety Wyborczej, no ale najważniej nie ma w Warszawie, w ogóle nie ma lokalnej prasy, to też jest bardzo ciekawe. Ona zniknęła też. I oni go wybrali. Oni go wybrali, mimo że on tam był po prostu, był beneficjentem tego lewego zwrotu, to ta Okręgowa Rada Adwokacka Warszawy go wybrała. I parę dni później była Hanna Grafiewicz-Walc, pamiętam, w gościu chyba Radia Z tu Piaseckiego, Konrada Piaseckiego. No i tweetuje tam, proszę zapytać o tą działkę, proszę zapytać o tą działkę. A on tam opisuje, proszę pana, to są sprawy lokalne, to w ogóle nikogo nie obchodzi, dosłownie tym tekstem, nie? I pamiętam te wakacje właśnie między wydaniem tego artykułu, gdzie po prostu dalej próbowaliśmy, ja już zaostrzałem język, ja już po prostu obrażałem już kogo mogłem po prostu, żeby kogokolwiek tym zainteresować. I pamiętam te wakacje, które trwały właśnie między opublikowaniem tego artykułu, gdzie ten układ był cały naświetlony jakby i że się nic nie dzieje, nic nie ma, nic z tego. I taka desperacja, no co jeszcze, co jeszcze można zrobić? Znaczy, ja mam po prostu się podpalić pod ratuszem, żeby ktoś coś zrobił, no bo nie wiem, cóż, już zostało napisane w lokalnym dodatku, już ja już mam 2 procesy, 1 wygrany i tak dalej, wszystko się dzieje, wszystko jest napisane, wszyscy wiedzą, że to jest grupa przestępcza tak naprawdę, że to jest tajemnica Poleszynela, wszyscy o tym wiedzą, adwokaci o tym wiedzą i tak wybierają tego. I wtedy, no właśnie wtedy Gazeta Wyborcza zdecydowała opublikować ten artykuł, ze Stołecznej napisała to w ogólnopolskiej gazecie i chyba właśnie fakt, że robi to gazeta sprzyjająca Platformie Obywatelskiej przeciwko ratuszowi jednak bardzo mocno, który jest z Platformy Obywatelskiej, chyba to był ten moment, kiedy i tu muszę oddać sprawiedliwość Gazecie Wyborczej, nie wiem do końca jakie były motywacje, jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że to była raczej kwestia tego, żeby odpalić ten temat, ale z drugiej strony
Nie wiem, może nic by się dalej nie wydarzyło. Dzisiaj nie da się postawić żadnego zarzutu kogomukolwiek, bo będziesz powiesz, bo jesteś z PiS-u, albo jesteś z PO, bo robisz to w interesie tamtych albo tamtych. Nie ma w ogóle, nie ma czegoś takiego jak interes publiczny. Jest tylko interes prywatny, interes partyjny. Nic więcej nie ma, tak? Mi po tych taśmach Kaczyńskiego dali spokój trochę z tym wciskaniem, że jestem synem PiS-u, ale można było to robić i dziennikarze w ogóle mieli to... Znaczy, ale to jest kwestia też mediów. Znaczy media są ogromną częścią tego problemu, który mamy dzisiaj. One są spauperyzowane i tak dalej, ale z drugiej strony, no jeśli znowu, no jeśli w jednej z kamieni przejętych przez mafię łapa, Piotr Baczkowski, nie wiem, czy ty kojarzysz taką postać, aresztowany, skazany za grupę przestępczą włodzącą w Krakowie kamienicę. I tenże łapa przyjmuje i kradnie kamienicę, prawdopodobnie kradnie kamienicę, bo nie wiadomo, gdzie on jest, znikły facet, to jest ciekawe. Na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, Placu Zbawiciela, to jest najdroższa kamienica w Warszawie, 40 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. I w tej kamienicy kupuje mieszkania ambasador izraelski i dwóch dyrektorów z TVN-u, Edward Miszczak i główny producent TVN-u. Jakby, nie wiem, czy to jest, prawda, znaczy, czy to, ja nie mogę udowodnić, że tutaj jest jakiś quid pro quo, ale wiem, że ci ludzie się znają, no po prostu wiem, że oni się znają. Mieszczak jest z Krakowa, na pewno znał tego faceta. No jak kupujesz mieszkanie za 5 milionów, to chyba sprawdzasz, tylko kupujesz mieszkanie, nie? No i jakby o czym my rozmawiamy, tak? I tych historii mam znacznie, znacznie więcej. Mógłbym porozmawiać o tym, co Rosjanie robią w Warszawie na przykład i kogo oni korumpują, ale jakby to jest inny temat. Może tak nie. To ja rozwinę ten temat mediów, tak? Po co ich używać? Znaczy trzeba mieć jakąś swoją agendę, tak? Znaczy... Nagłaśnianie, do samego nagłaśniania się tego dowiedziałem z Kuźnika Panierów, z 9 tydzień w Konstancinie i wyszedłem z takim wnioskiem, tak? Że można sobie nagłaśniać, ale trzeba mieć jakąś agendę, czyli tych mediów użyć do czegoś, czyli pokazać palcem, kto jest wrogiem albo kto to pozwolenie zintegrowane podpisuje, tak? Żeby wtedy być może się wycofał, tak? To jest rozwiązanie. Ja wspomnę o swojej może kampanii, na poprzednim kongresie mówiłem o kampanii przeciwko budowie wieży widokowej z figurą Marii w Mielcu, która okazała się właśnie wygrana. Natomiast właśnie uważam, że została wygrana dzięki temu, że wałkowaliśmy temat właśnie. Temat był grzany, kampanię gdzieś tam rozpisałem na kilka etapów, no i przechodziliśmy sobie do kolejnych, więc mieliśmy dużo wątków, takich pretekstów do tego, żeby o tej sprawie mówić. I w pewnym momencie szefa PiS-u w regionie, jeden z dziennikarzy wywołał do odpowiedzi, co on o sprawie myśli, no i powiedział, że w sumie sprawy nie rozumie. No i bardzo szybko ta sprawa została zakończona, tak? Tam prawie, że państwo śmiechem, jak się dowiedział, że Tatry będzie widać z tej wieży. Także to jest rozwiązanie, ale trzeba mieć właśnie jakąś taktykę, co te media właśnie mają zrobić w tej kampanii. Ja może jeszcze tylko szybciutko. Zasadniczo, znaczy tak, uważam, że jeszcze radio jest takim medium, które dla mnie jest wartościowe, o tyle, że faktycznie można pójść, udzielić dłuższej wypowiedzi. Jest to jeszcze medium, które faktycznie ma swoją przestrzeń, w którą ja jakoś tam wierzę. Natomiast o telewizji mam bardzo złe zdanie. Zdarzyło mi się być jednego dnia w obu stacji publicznej i prywatnej. Dostałem dwa zupełnie inne zestawy pytań. No więc było to tak, z jednej dostałem pałkowanie Kaczyńskiego koperty, a drugie była komisja VAT-owska i że platforma kradnie, tak? Jakby oczywiście, że to tam redaktor żaden nie manipulował, no bo on nie narzucał, ale zadał mi pytanie. No wiadomo, że tak, jak mam odpowiedzieć. Ale zdarzyło mi się na przykład udzielać wypowiedzi setki dla jakiegoś wydania. I powiedziałem całą, nie wiem, kilka zdań, która była pozytywna, ale jedno gdzieś tam było, że no generalnie długofalowo to może mieć skutek negatywny, no to wiadomo co wycięli, nie? Znaczy nie chcę mówić, że oczywiście to jest wszystko tam jakiś wielki spisek i tak dalej, natomiast no wiadomo, to, tak, no to się po prostu reprodukuje i czasami po prostu nie ma co, nie chce mi się gdzieś, znaczy też moim znajomym, nie chce się jechać gdzieś na to, żeby 7 minut mówić o rzeczach, które są po prostu nieważne, bo to jest strata czasu. Ja uważam, że trzeba próbować wszystkimi kanałami. Nie ma, wiadomo, że bulwarówki tak na dobrą sprawę pod tym względem są najbardziej takie, znaczy nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje jednak
pod tym względem największe, mają publicity w tym sensie, że mają ogromną czytalność i zasadniczo oni się po chcą się sprzedać, tak? Czyli po prostu chcą mieć temat, który się sprzeda, a nie to, że oni, tak jak nie wiem, tygodniki są finansowane przez spółki Skarbu Państwa, więc wiadomo, że muszą mieć jakąś konkretną linię, więc... ale natomiast media branżowe z mojej perspektywy mają mały tutaj oddźwięk. No jeżeli chce się faktycznie zrobić, omówić, tak, uderzyć z tematem, to trzeba mieć duży zasięg. Ja bym myślał, jeśli można, że media branżowe są coraz bardziej finansowane przez spółki. Tak, znaczy, że coraz więcej tych mediów branżowych jest po prostu działalnością lobbyingową i nie jesteś w stanie rozróżnić od czego, czy tak naprawdę zajmują tym, bo lubią, nie wiem, energetykę, a może są finansowani przez RWE, nie? No bo... Tak, to jest... Jeśli można, Ewa Kokoszycka, tegoroczna edycja Guzik Numenierów. Więc ja rozmawiałam, rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Rozmawiałam z nim właśnie o Mielcu też, bo mówiłam o tym, że mieliśmy takie szkolenie na Guzini. I on, znaczy znam sprawę, był w Szczecinku. Teraz kadencja rzecznika się kończy, więc on wam już nie pomoże. Czy pan sądzi, panie Krzysztofie, że być może w przyszłości, skoro rzecznik jest świadom sytuacji i był w Szczecinku, do nieco nie zawędrował jeszcze, bo wiadomo, ale czy ewentualnie jakieś wybory mogą coś z tym zmienić? To po pierwsze. Państwo, jeśli chodzi o pana Bartosza, panie Bartoszu, no państwo macie swoją, znaczy ja też nawet macie bardzo fajne spotkania, które są generalnie dosyć ciekawe dla spektrum publiczności i także dla tej strony lewej, którą ja reprezentuję, więc to gratulacje. Cieszę się bardzo, że państwo jesteście na Andersa w Warszawie. Natomiast państwo macie swoje media. Tak? Tak? Właśnie. Ja prawo tych mediów, panie Janie, bo pan prezentuje bardzo jednostronny obraz mediów i rzeczywistości polityczno-społecznej. Nie wszyscy są tutaj z Warszawy, nie wszyscy znają może sytuację, tak jak ja, która głosowałam niedawno niestety na Miasto jest nasze, którym przewodniczył pan Jan Śpiewak. Pan Jan Śpiewak, miasto jest nasze, się rozwiedli, w związku z czym generalnie reputacja ruchów społecznych bardzo na tym ucierpiała. W ostatnich wyborach samorządowych pan Jan Śpiewak był kandydatem na prezydenta Warszawy. Te wybory przegrała cała formacja z Kretesem. Wiem, że w moim środowisku, czyli mocno lewicowym, trwały dyskusje, na kogo głosować. Jan Śpiewak nie był wymieniany na kandydata. Dlaczego? Z jednym z powodów były bardzo, bardzo wątpliwe decyzje dotyczące listy kandydatów na listach. Między innymi kandydował wujek Samo Zło. Poza tym, pan Jan, poza tym, że jest... I gratulacje, to jest wielka, wielka, wielka kwestia, jeśli chodzi o reprywatyzację, to właśnie w tych mediach dużo było o panu. W Gazecie Wyborczej, miałam poczucie, że Gazeta Wyborcza prowadzi pańską kampanię. Dużo było. Nie przez kwestię pańskiego środowiska, pańskiego ojca, pańskich jakichś stosunków, pańskiej książki być może. W każdym razie mam takie poczucie, że są w Warszawie ludzie, którzy są zainteresowani dobrem wspólnym i są nawet z nabradnego jednego czy dwóch, którzy są zainteresowani kwestiami reprywatyzacji. Wiem, że po tych przegranych, po tych kilku klęskach wyborczych, po takiej spektakularnej klęsce ostatniej, jest pan bardzo, rozumiem nastrój, rozumiem, ale naprawdę jest szansa. Ad personem to ja nie bardzo rozumiem. Mogę odpowiedzieć? Tak, znaczy, tak? Ja powiedziałem na początku, większość jest po naszej stronie. Ale mówię, tak, to o czym mówiłem o mediach, mówiłem o biznesie i mówiłem o politykach. I tutaj zdania nie zmieniam. Adama Bodnara, bo to tylko od niego praktycznie wiemy, że te pieniądze w budżecie państwa nie zostały zapisane, bo on interweniuje w tej sprawie. Więc w kwietniu to jest jego interwencja tak naprawdę, więc de facto od niego wiemy, a dokładnie rok wcześniej, bo to on w kwietniu interweniuje, a rok wcześniej w kwietniu, czyli miesiąc po marszu, przyjechał minister Kowalczyk obiecywać właśnie, że to zrobi. Tak? Więc dokładnie widzimy rok później, co się dzieje, tak? Możemy go gdzieś tam pogrillować teraz, ale to... No pewnie rola tak naprawdę naszej jakiejś wytrwałości i zorganizowania, żeby ta sprawa
tę sprawę teraz podnieść, ale właśnie, no nie wiem którędy, ale ja liczę, że jednak jego interwencja coś zdziała jeszcze, bo właśnie... No właśnie. Słowo, może ja mam wrażenie, nie wiem, czy się tu Janek Adurek zgodzi, że w Gazecie Wyborczej jest sytuacja trochę takiego zmiany pokoleniowej. To znaczy mam wrażenie, że ci młodzi reporterzy, młodzi ludzie są faktycznie, oni są lewicowi, ale tak lewicowo-społeczni i z wieloma osobami się jak najbardziej zgadzam i są mi bliskie i że one same czują, że jakby w tym sensie jakby trudno powiedzieć, że Gazeta Wyborcza jest jednorodna. Znaczy mam wrażenie, że tam w ramach jej jest bardzo głęboki spór i trudno powiedzieć, żeby była jedna linia. Czuję raczej, że ci młodzi są bardzo wkurzeni na tych, którzy już tam siedzą od 30 lat i tak naprawdę się na tych młodych trochę skorzystali na nich, tak? W tym sensie, jadą ich pracy. Znaczy ja myślę, że to co robi Gazeta Wyborcza i jakby, że robi jednak złą robotę. Ja myślę, że ty mówisz głównie o gazecie, bo to jest jednak różnica między portalem a tym. Ale na przykład to, że pani mi teraz zaatakowała jako jeden z argumentów, użyła, że wujek samozłogu na naszych listach. No, czyli, że my bardzo progresywny, lewicowy komitet, który jako pierwszy zaproponował kartę LGBT, ale dla pani to już był skandal, że mamy osobę, która jest bardziej, ma bardziej konserwatywne poglądy. Tak? Ja pamiętam, jak byłem wałkowany właśnie przez Gazetę Wyborczą, która mnie atakowała. Pamiętam, jak zaatakowali nas w Tok FM, jak Jacek Żakowski po prostu Paulinę Piechner-Więckiewicz atakował 10-minutowe spotkanie. W ogóle nie byliśmy tam zaproszani i on po prostu z całą rozmowę poranną doprowadził do tego, że jak to jest, że mamy wujka samozłonu na naszych listach. A dla nas to właśnie była próba wydostania się z tych podziałów centrowych, centro lewicy, że chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zaangażować ludzi, którzy mają bardziej konserwatywne poglądy, są bardziej prawicowi i tak dalej, ale to zostało właśnie przez tą propagandę, przez Gazetę Wyborczą, to co pani teraz mówi, jakby jest myślę ten odbiciem tego, właśnie uznane za to, żeby kolejny powód, żeby nas motkować, kolejny powód, żeby nas dowalić. A kto jest tym wujkiem? Wujek samozłoń to jest... A, bo ty... Właśnie chciałam prosić się... Wujek samozłoń to jest raper, taki, wiesz, który jako jeden z pierwszych zaczął rapować, że tak powiem. I miał taki program, jak jeszcze MTV puszczało muzykę. To jeszcze on miał ten program i... A może to była Viva? W każdym razie był no jest taki artysta, plus on jest społecznikiem. On, że tak powiem, głównie tam u siebie na Woli. Robi akcje charytatywne wokół po prostu dzieciaków i jakby wspiera, tam jest dużo takiej, no dużo gorszych, znaczy sytuacji naprawdę nieprzyjemnych i jest po prostu dużo biedy i on z tym jakoś próbuje walczyć. Mamy ostatnie dwie minuty, czas na ostatnie pytanie. Ewa, już poproszę, że jeśli chcesz z Jankiem coś wyjaśnić, to już po... Chciała, żeby to było jasne, że wujek samozłoń jest przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, o które wy walczycie. Ja też jestem przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. Jest też jest przeciwko, ponieważ ubliżał ludziom, którzy pod sądem najwyższym... Tam jest pan chętny do tego, żeby zadać ostatnie pytanie, bo mamy ostatnie dwie minuty przed już częścią całkiem finałową. Wyciński, ja mam takie pytanie dotyczące jakichś przykładów z innych państw, bo ten kapitał międzynarodowy, te wielkie interesy wszędzie są, ale jednak jest tak, że są kraje, gdzie w jakiś sposób to społeczeństwo może powiedzieć nieco więcej. I co waszym zdaniem moglibyśmy stamtąd przyciągnąć? Znaczy, gdzie jest ta siła obywateli? No bo to nie jest tak, że nie ma wielkich korporacji w Holandii, we Francji, w Niemczech, a tam jednak po takim proteście no ci politycy są w stanie powiedzieć, ok, tego nie dogadamy się z nimi w tej sprawie, bo jednak społeczeństwo jest na tyle silne i na tyle potrafi dbać o swoje interesy, że dalej nie pójdziemy. Oczywiście w Kanadzie też potrafią rozjeżdżać, kiedy trzeba budować kopalnie, ale jednak państwo potrafi stawać po stronie obywateli. Gdzieś to się obywateli. Polecam prezentację na TED Talks byłego policjanta, który w Afryce założył służbę broniącą dziewczynki przed gwałtami. Bo on tam pojechał na wycieczkę, sprawdził, że tam jest prawo przeciwko gwałtom, tylko popełniła policja. Czyli problemem jest nie prawo, tylko z angielskiego law enforcement, tak? Czyli egzekwowanie tego prawa. Także myślę, że tutaj jest problem, tak? Że my możemy protestować, działać, ale na przykład nie ma pieniędzy na tej inspekcji. Tak? Długo by rozmawiać o tym, jak zaangażować obywateli, chciałbym nasze sprawy sprawić, żeby nas finansowali i tak dalej. Tak? Nie mamy takiej tradycji na pewno. Tak? Ja zauważam też pod kątem naszej działalności, jeżeli chodzi o czas w ogóle, żeby ściągnąć ludzi na jakiś event, że mam wrażenie, że
że dużo działań społecznych są takie trochę festyny na temat problemów, tak? Bo ludzie gdzieś funkcjonują między pracą a zabawą, no i jak nie zorganizujemy zabawy, no to nie przyjdą, tak? Nie ma tego trzeciego miejsca, takiej tradycji zaangażowania, nie ma też takiego statusu społecznego, że pytamy się z siebie nawzajem na imprezie, do jakich stowarzyszeń należysz, tak? W ogóle zadać w Polsce to pytanie liczbie mnogiej, to jest kolejny afront, to jakaś pomyłka, tak? Więc nie mamy czegoś takiego, tak? No to musimy budować. Ale budowana jest atmosfera, że fundacje to aferzyści, jeśli to jest wyciąganie pieniędzy. Słynne strzałki TVP, tak? Czy one sobie radzą dużo lepiej? Myślę, że tak, do pewnego stopnia tak, ale na przykład zobacz, jak są kryminalizowane protesty żółtych kamizelek we Francji. Tam polecam sobie zobaczyć, co robi policja francuska. Strzela z kul gumowych i ludzie po prostu nie mają oczu, rąk i tak dalej, nie? ONZ wstrzeliło śledztwo przeciwko łamaniu praw człowieka we Francji, tak? Co się wydarzyło to, co ja widzę i jakby co obserwuję i dla mnie jest inspiracją, to jest ten ruch młodych ludzi, tak? Ten ruch młodych ludzi, który nazywa się tam, różnie się nazywa, ale ogólnie to jest rebelia przeciwko wymieraniu, tak? Czyli to jest ten cały ruch młodzieżowych strajków klimatycznych i tak dalej, i tak dalej. I to, co oni robią, oni po prostu blokują różne rzeczy, przyklejają się do różnych rzeczy, stosują wszelkie metody nieposłuszeństwa obywatelskiego. Bo naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy w jakiejś sytuacji, znaczy, że to jest problem ogólnoświatowy. Dlaczego mamy Trumpa w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego mamy Brexit w Wielkiej Brytanii? Dlaczego mamy ruch żółtych kamizelek we Francji? Dlaczego mamy w Warszawie, w Polsce mamy prawda, Prawo i Sprawiedliwość, na Węgrzech mamy Orbana i tak dalej? Odpowiedź, to wszystko jest zbieżne. Zbieżne jest właśnie z tym, że społeczeństwo, demokracja została podważona przez działanie tych głównie korporacji czy tej oligarchii. I to jest i potem to społeczeństwo próbuje się jakoś przed tym bronić, tak? Wybierając, próbując wywrócić stolik, głosując na tego, kto obieca to, że będzie zupełnie inaczej niż było do tej chwili. I ludzie teraz, partia Brexitu ma w Wielkiej Brytanii 36% poparcia po tym wszystkim, co nam się wydarzyło, nie? To jest dość niesamowite. Jeśli chodzi o Trumpa, moja ocena, Trump wygra następne wybory, jeśli się nic nie zmieni. Macron miał być wielką obietnicą i odnowu zachodniej demokracji. Gdzie jest Macron dzisiaj? Co on dzisiaj reprezentuje? I jakby naprawdę, jedyną drogą jest, jeśli nie weźmiemy za twarz, przepraszam, po prostu korporacji, nie opodatkujemy bogatych, nie zlikwidujemy rajów podatkowych i nie zaczniemy podatkować tych trujących po prostu korporacji, przedsiębiorstw, które niszczą planetę, bo nic za to nie płacą, to naprawdę nie będziemy mieli przyszłości na tym świecie i moim zdaniem tylko nieposłuszeństwo obywatelskie w tym momencie, organizowanie się oczywiście też, ale mam wrażenie, że nie mamy też tyle czasu, żeby się tak organizować, to społeczeństwo obywatelskie nie zostanie wynalezione. Plus samo społeczeństwo obywatelskie jest bardzo ciekawe, polecam w Klubie Jagiellońskim z autorem pracy, którego niestety nazwiska nie pamiętam, nie potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego i zachęcam wszystkich do lektury, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy wywiad z badaczem społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje mi się, że to jest jeden z aspektów takiego naszego idealizowania Zachodu, to znaczy, że tam jest, możemy czerpać kolejny wzór, bo tam się ludzie potrafią, a my nie potrafimy. Zasadniczo z dwóch powodów tam tak jest, to znaczy po pierwsze ludzie mają więcej czasu w dużej mierze, a po drugie są po prostu bogatsi. No i zasadniczo było więcej czasu do tego, żeby pewne mechanizmy się wyklarowały, a u nas nasi rodzice po prostu w latach, nie wiem, moi akurat w latach 90. próbowali raczej związać koniec z końcem. Inne były po prostu warunki, natomiast zgadzam się tutaj absolutnie z Jankiem, to znaczy raczej będzie coraz gorzej i oligarchizacja na Zachodzie jest także ogromna, tak? Przede wszystkim teraz akurat widać to we Francji, jest przecież można sobie poczytać, jak wygląda kwestia kształtowania się tam tych kadr intelektualnych czy elit, że to są ludzie, którzy razem studiują i razem piją piwo, a na końcu oczywiście oni się rozchodzą w różne strony, no ale to jest nadal jedna grupa, tak?
I zasadniczo to będzie, no zgadzam się tutaj, mogę tylko powtórzyć, że to będzie postępować. A inna sprawa jest taka, że my też, to też aspekt taki mediowy bardziej, jesteśmy bardzo wsobni, teraz możemy sobie przeczytać, że tam wicekancler bodajże został złowo nagrany, austriacki został nagrany, ale miałem wrażenie, że to było trochę tak, że ktoś przeczytał niemieckojęzyczne media i w sumie coś produkował i to tak się pojawiło trochę znikąd, bo właściwie to my się zajmujemy, nie wiem, no właśnie tam Marią i tam flagą i tak dalej, nie? A tu się nagle okazuje, że to właśnie jest możliwe, że tam, że na zachodzie różne procesy dochodzą do, zachodzą, a my po prostu o tym nie wiemy, dlatego że się zajmujemy własnymi sprawami, niekoniecznie ważnymi, trochę świat nam pod tym względem ucieka. Krzysztof, chcesz coś jeszcze dodać? Dobrze, to ponieważ mam mikrofon i mam władzę, jakkolwiek powiedziałam, że to było ostatnie pytanie, to teraz będzie ostatnie pytanie do naszych panelistów i proszę o absolutną dyscyplinę. Jedno zdanie, odpowiedź na pytanie, jaką macie radę dla ludzi, którzy działają, dla ludzi, którzy chcieliby zacząć działać, szeroko rozumianych aktywistów i kampanierów. Jedno zdanie, proszę cię bardzo. To ja też a propos tego pytania, które było przed chwilą, czyli jak w ogóle zachęcić ludzi. Ja mam taką obserwację tej całej akcji, która się toczy w Mielcu w związku z zatruciem powietrza, że działają tak naprawdę osoby samozatrudnione albo przedstawiciele wolnych zawodów. No tak jest, tak? Ludzie, którzy gdzieś są na etatach, mam wrażenie, że proszą, żeby im powiedzieć, kiedy to będzie, to powiedzą nam, którą mają zmianę wtedy i że nie mogą, tak? Więc szukajcie ludzi właśnie, którzy mają nienormowany czas pracy, którzy są właśnie przedstawicielami różnych zawodów, bo oni łatwiej będzie im po prostu wziąć w tym udział. I samozatrudniajcie się. Nie, nie wiem, bo ja już powiedziałem, no moim zdaniem nie lękajcie się i buntujcie się. To jest jedyne wyjście i bądźcie w tym radykalni, bo naprawdę nie ma już czasu na to, żeby być umiarkowanym. Pewnie to zabrzmi zuchwale, bo są pewnie ludzie, którzy mają więcej niż ja stażu, ale jak ja to postrzegam, to nie oczekiwać gratyfikacji. To znaczy bez wiary, że warto to robić dla samego robienia tego, to nic z tego nie będzie. Więc trzeba to zrobić z potrzeby ducha i z wiary, że faktycznie po prostu tak należy. I tyle. Dziękuję panom bardzo. Na tym kończymy część panelową, natomiast za chwilkę bardzo przyjemna część, ponieważ Kuźnia Kampanierów co roku wręcza nagrody w trzech kategoriach. Nie są to nagrody pieniężne. Nagrody wręczamy za kampanię ogólnopolską za ubiegły rok, za kampanię lokalną oraz dla kampaniera bądź kampanierki. Panom dziękuję, zapraszam na spotkanie.